hymn państwowy i orzeł. To symbole, które nierozerwalnie wiążą się z ponad tysiącletnią państwowością naszego kraju, które nierozerwalnie napawają dumą każdego Polaka. Obojętnie, czy jest w kraju, czy za granicą, kiedy słyszymy hymn, kiedy widzimy barwy narodowe, kiedy widzimy orła, oddajemy mu cześć. Czyż nie wspaniale jest słyszeć marsz hymn, kiedy nasi sportowcy stoją na najwyższym podium? Czyż nie wspaniale jest słyszeć hymn i widzieć biało-czerwone flagi przy miejscach upamiętniających bohaterów naszego narodu? I dziś, proszę Państwa, mówiąc o orle w murach tego muzeum, Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, chciałem przywitać Państwa na wystawie pod tytułem Orzeł Biały w drodze ku niepodległej. Wystawa ta ma na celu przybliżyć historię jednego z najważniejszych symboli narodowych – orła. Patronat nad tą wystawą objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Orły z kolekcji pana Ireneusza Banaszkiewicza dziś znów wnoszą się dumnie i wysoko. Panie Ireneuszu, bardzo dziękuję za wybranie tego miejsca do ekspozycji. Dzięki uprzejmości śląskiej kurator oświaty wiadomo nam, iż wystawę odwiedzą dzieci i młodzież różnych szkół naszego województwa. Mam nadzieję, że będzie to dla nich wspaniała lekcja historii i patriotyzmu.